harcerska wyprawa pamięci z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino to bardzo duże wyzwanie logistyczne. Kilka miesięcy bardzo intensywnych przygotowań zarówno ze strony głównej kwatery, jak i samych chorągwi. Patrole z naszej reprezentacji, aby dostać się na udział, musiały wykonać specjalne zadania, które zostały ocenione i pojawili się tutaj tylko najlepsi. Początkowo planowaliśmy 8 patroli, ostatecznie pojechało ich aż 10, ponieważ zadania były naprawdę super i w mocno wędrowniczym duchu. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o historii Monte Cassino. Niektórzy także opracowali życiorysy lokalnych bohaterów, którzy faktycznie w tej bitwie brali udział. W tym roku mamy możliwość wzięcia udziału w obchodach z okazji rocznicy Monte Cassino. Na pewno bardzo istotnym i ciekawym jest Rajd Honker, dzięki któremu zobaczymy na własnej skórze, jak walczyli żołnierze podczas tej bitwy. Jesteśmy na Monte Cassino już od kilku dni. Wszyscy bardzo cieszymy się, że możemy wziąć udział w takim wydarzeniu. Zwiedzamy tutaj okoliczne miasta, bierzemy udział w rajdzie Honker, gdzie chodzimy trasą wojsk, biorąc udział w bitwie. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu i cieszymy się, że możemy być częścią takiego historycznego wydarzenia. Właśnie wróciliśmy z ostatniego dnia rajdu Honker i świetnie się na nim bawiliśmy. To była taka forma jakby radosnego patriotyzmu, bo mogliśmy upamiętnić osoby walczące tam. Można powiedzieć, że w sumie to dowiedzieliśmy się bardzo dużo o historii, bo dzięki tym punktom, które były takie dosyć ciekawe, fajnie się na nich bawiliśmy, to nie dość, że się zintegrowaliśmy, to poznaliśmy coś o historii, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy i wzbogaciliśmy swoją wiedzę. 4000 kilometrów, niezliczone godziny podróży, 7 dni, pełnienie służby, uroczystości państwowe. Właśnie na to składa się harcerska wyprawa pamięci, ale uwierzcie, naprawdę warto.